Cześć, witajcie. Z tej strony Radosław Rygielski. Dzisiaj temat trochę, nie, trochę inny niż zawsze. Jak wiecie, ja publikuję analizy, wyniki, na live'ach zamykam ostatnio rachunek, potem pokazywałem kolejne ruchy, czekaliśmy znów dwa tygodnie, teraz znów się odbył ruch o kilkaset dolarów na Ethereum, o którym mówiłem wcześniej i mimo tego, że wiele osób nie jest cierpliwych, nie, nie są to osoby cierpliwe, wiele osób narzekało na to, że trzeba czekać, to ten ruch się zrealizował. I najważniejsze jest to, co robi rynek. I tak samo jak ważne jest to, aby poczekać na dany ruch, aby on się zrealizował, a nie wedle swojego się chcieć tu i teraz mieć efekty, tak samo ważne jest wychodzenie z rynku po to, żeby odpocząć. I zobacz proszę, że ja również po tym, po tym tutaj ruchu, z którego właśnie tutaj od czerwca z 1800 do 3500, 600, gdy się ten ruch cały odbył, zamknąłem rachunek, o którym też mówiłem, potem była... No, chwilowa przerwa, tylko były tutaj jakieś aktualizacje, kilka, kilka tutaj analiz stratnych, i potem, gdy cena spadła znów do ważnej, do ważnej strefy, to po raz kolejny wróciłem na rynek, o czym też informuję na żywo, przed tym ruchem, zostałem też o tym mówiłem, pokazywałem transakcje i tak dalej. Ale zobaczcie, jak ważne są te przerwy, aby tak jak rynek właśnie robi konsolidację, czyli te obszary akumulacji, czyli zbierania, rzecz dystrybucji, czyli pozbywania się zleceń przez największy kapitał, tak samo te przerwy na rynku są widoczne między największymi trendami, czyli właśnie te. Konsolidację i tak samo my w naszym handlu musimy od rynku też odchodzić, aby odpocząć, zobaczyć ostrość, spojrzeć na rynek z innej strony, czy też podsumować swoje działania. To jest bardzo ważne i dało to w moim handlu naprawdę wiele spokoju, dużo lepsze efekty i ułożyło handel w harmonię z życiem codziennym, czyli przerwy, róbmy je, bo to naprawdę bardzo pomaga. Bo jak widzisz, nawet rynek sobie robi przerwy, więc my też musimy. To jest proste. Może wydawać się nawet i banalne, ale jak zaczniemy to realizować, to naprawdę działa to powiedzmy.